Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z ciekawostek. Dziś sobie sprawdzimy, gdzie najlepiej sprzedać płyty główne, ogólnie taki złom elektroniczny. Sprawdzimy sobie dwa skupy i do tego sprawdzimy jeszcze portal aukcyjny. Wystawimy to na licytację i myślę, że ktoś to nabędzie na pewno. I zobaczymy, czy lepiej jest sprzedać na licytacjach, czy wysłać do firmy skupującej, co recyklingują. Dobra, na początek bierzemy jedną firmę. Najpierw tak, spisałem sobie cenę z dwóch skupów i na początek sprawdzimy sobie skup łatwiejszy do sprzedaży. Łatwiejszy, ponieważ mają mniej kategorii. Tutaj mam spisane wszystko. Widać? Widać. Dobra, lecimy. Na początek może zacznijmy od płytek. Płytki żółte. Płytki żółte. Kilo 335 po 5,30. Mamy... Nic nie widać. 7,08. Dodajemy. Płytki żółte, no to wiadomo. Żółte płytki. Nic dodać, nic ująć. Kategoria C. Następnie mamy płytki zielone. Wycena tutaj na tym skupie jest indywidualna od 6 do 15 zł, ale uśrednijmy to, wrzucimy wszystko, jest kilo 50, tak żebyście wy też widzieli. Uśrednijmy to na tyle samo damy co w tym drugim skupie, czyli 11 zł za kilogram, czyli 11,55. Dodajemy i lecimy do karty rozszerzeń. Tutaj wkradł nam się mały błąd, bo tu jeszcze mamy płytki żółte. A taka reklamóweczka to nic nie waży. Płytki żółte po 5,30. Jeszcze musimy dodać 6,02, by nam uciekło. Mamy 24,60 jak na razie. I przejdźmy sobie może do płytek z dysków twardych. Mam tylko dwie, ale 87 zł za kilogram, czyli te dwie płytki kosztują 6,53. Dodajemy. Następnie mamy karty rozszerzeń po 36 zł za kilogram, to jest 2,70 za te dwie płytki. Karty graficzne, tutaj mamy starą, a tu mamy dwie nowe. Ta stara, już zaraz Wam powiem. A tutaj wszystkie, dobra, tutaj nie ma stara, nowa jest, wszystkie po 36 zł za kilogram, czyli te trzy karty graficzne wychodzą 11 zł 16 groszy. Następnie płytki, napędy. Napędy tutaj mamy po 36 zł również. To jest 9,80. Nie, 9 zł równe. Równe 9 zł. Dodajemy. I tutaj na minus, bo panele LCD niestety ale nie skupują. 100 gram. Czyli tutaj nie ma nic za to. Czyli możemy policzyć spokojnie zielone po 11. Czyli 99 groszy. Dodajemy. I tak. Przechodzimy teraz do konkretów, czyli ważymy płyty główne. Płyty główne laptopowe. Tutaj mamy wszystkie z BGA. Chyba. Ta nie ma tylko. Ale to nie ma ta, a tu... Nie wiem, teraz nie myślałem, że ta nie będzie mieć BGA. Nie wiem, ile kosztuje. Policzymy normalnie. Będziemy ją liczyć jako starą płytę główną z BGA. Czyli mamy raz, dwa, cztery, 5. 4 płyty główne z laptopa po 43 zł, czyli wychodzi nam równy kilogram. 43 zł za te płyty główne. Mamy już 98 zł, lecimy aż miło. I tak, następnie mamy płyty główne bez BGA. 0 BGA, czyli to są te nowsze już. 0 BGA. I teraz pytanie do Was, czy to z tymi dwoma układami też liczyć jako 0 BGA? Tak, policzymy. 0 BGA to 0 BGA. BGA to na przykład takie coś, nie? O, 1, 2, czyli to są stary typ. No, policzymy 0 BGA. I tutaj jeszcze widzę już przygotowana płyta cała, a tu mi się wkradł taki bubel. Muszę to wyciągnąć, ale raczej to jest zwykły układ scalony i też będzie dokładka do tego.
Jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem BGA, czyli to będzie jedno BGA liczone. Dajmy do 1 BGA, czyli płyty główne 0 BGA na tym skupie. Tutaj mam taki o, do pokazywania. 22 kilo 395 po 43, a nie, to nie, czekajcie. Stare płyty, gdzie tu są, gdzie ja to napisałem? 0 BGA po 12 zł kilogram. 12 zł, czyli 28,74 mamy takie coś. Dalej lecimy z jednym BGA. Z jednym BGA. No też ich trochę tu jest. Z jednym BGA mamy po 20 zł kilogram. I sprawdzimy sobie, ile to będzie warte. Łopierona, tam mi coś spadło. Tak, 2 kilo 320, czyli 46,40. Dodajemy. Ładna sumka nam się już uzbierała. I tak, teraz trzecia, czyli stare płyty. Stare płyty mamy po 30. Po 30 zł mamy stare płyty główne. 2 BGA. I ląduje to wszystko na wadze. Ile tu tego będzie? 2805, 84,15 zł. Dodajemy sobie wszystko i wyszło nam piękne. Ile nam tam wyszło? Wyszło nam piękne 257,32 zł. I czy jestem usatysfakcjonowany? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej, ale tam na jakieś skromne piwko będzie. Ale ten skup jeszcze oferuje skup kabli. O, kable w miksie. Już wam tu pokażę, jakim miksie. O, taki miksior. W takim miksie kable mamy 3740, oni proponują nam 6,40 za kilogram. 6,40 za kilogram. Czyli tutaj mamy 23,94. Dodajemy to. No i się nie dodało. Nie wiem jakim cudem, ale się nie chce dodać. 257 plus 24 to 257 plus 24 to jest. No i skasowało mi się. Dobra. 257 plus 24 to jest 281 zł, około 281 zł zarobiliśmy na tym skupie i ważne, trzeba doliczyć paczkę około 30 zł, 29 zł chyba kosztuje paczka, czyli 3 dyszki odejmujemy, czyli 250 zł na czysto wychodzimy z tego skupu złomu. Ale sprawdzimy sobie drugi skup, jaki znalazłem w internecie i zacznijmy również teraz od początku, już nie będziemy zaczynać od końca. Wszystko tarujemy. I tak, żółta płytka. Na tym skupie jest 5,50, czyli te 20 groszy więcej. 5,50, mamy ich w sumie 2,470. Dodajemy sobie to wszystko. Następnie mamy płytkę zieloną. Płytka zielona jest po 11 zł, tak samo jak tam uśredniliśmy, bo tutaj jest taka cena, tak, że tutaj jest na równo 11,55. Dodajemy sobie to. Następnie lecimy z kartami graficznymi. 0 BGA, nie wiem ile, ale 1 BGA kosztuje 55 zł za kilogram, czyli tu już mamy 12 czy 13, 12 zł chyba więcej. Dodajemy, za kilogram oczywiście, nie? A tutaj, tu jest dużo mniej, ale ile? Kurczę, no, znowu się nie przygotowałem. Oj, 42 zł? Gdzieś tak z mojej kartki coś wyczytałem, ale to... Zobaczymy, to będzie na koniec, no. To będzie na koniec.
Teraz następnie płytki rozszerzeń mamy po, to jest ta sama cena co karty graficzne bez BGA, czyli za chwilę. Następnie mamy dyski z dysków z napędów. Z napędów mamy po 43 zł, tam było 36, czyli mamy 7 zł różnicy. Tu jest 10 zł za to. Dyski twarde, no to dyski twarde to mamy też 87 zł za kilogram, czyli to samo wychodzi. Dodajemy. Tutaj jak widzicie mam takie jeszcze z dysków, ale ja tego w ogóle nie ważę, żeby, bo nie wiem w sumie jakby to przyjęli. Także ja tego nie ważę. Dobrze, zostały nam jeszcze te paski, które przedtem liczyliśmy jako zielone. A tutaj liczą po 27,50. 20 to jest 2,48, czyli tyle już na pewno są na plusie. Około 2,37, bo tam było 11 groszy chyba za to. Dalej lecimy. Tak, laptopowe ważymy tak samo jak tam, czyli wszystko stare. Z laptopa mamy 48 zł, tam było 43. Jeszcze sprawdzę, tak, 5 zł różnicy na kilogramie. Akurat mamy równy kilogram, czyli tu już jest 3 zł. 5 zł więcej, dodajemy 97. Teraz lecimy płytki. Aha, bo tu jest jeszcze, tutaj jest w ogóle oddzielnie 0 BGA, 1 BGA, 2 BGA i stare. I stare, stare są po 29,50 i po 41. Czyli my będziemy prawdopodobnie liczyć te wszystkie stare po 41, bo ten sokety były już w sumie to nie. Policzymy taniej, bo to są po 29,5. Dobra, lecimy. Teraz lecimy z tymi 0 BGA. 0 BGA mamy po 13,50, czyli złoty 50 więcej niż na tamtym skupie. To jest 32,33. Dodajemy. Następnie bierzemy sobie płyty główne z jednym BGA. Tutaj są liczone one po 18,50. Na tamtym skupie jedno BGA było po 20 zł, czyli tu jest troszkę taniej. 41 zł dodajemy. I teraz policzymy sobie stare 2 BGA. Tylko tak, nie wiem jak to rozdzielić. Czy stare, że stare, czy stare, że nowe. Tam jakieś sokety były, no nie będę teraz sprawdzał każdej płyty, bo oni tak by sobie to sami posortowali, jeżeli bym mi tak wysłał. Tylko jak to policzyć, żeby to było sprawiedliwie. No, na tamtym skupie stare są po 30, tutaj stare z jakimś tam soketem są po 29,5, a takie mega stare są po 41. I teraz jak to podzielić? No, nie wiem właśnie. Czy tu jest jakaś stara? Wydaje mi się, że na pewno jakaś stara jest tutaj karta, płyta główna. I że to będzie ta. Jakiś tu Athlon był. Przy tej płycie głównej. 2005 rok. No nic, dobra. Policzymy sobie na równi. Ale jeżeli macie stare płyty główne, to po 41. No bo dajmy na to, wszystkie mamy stare. No to 115 zł wychodzi tutaj za stare. Ale na przykład mamy 29,50, no to 82 zł już wychodzi. I tak policzymy, żeby nie umniejszać tamtemu skupowi. No nie umniejszaj, po prostu ja się nie znam tak bardzo. Liczę to w ten sposób. 82, 75, 254 zł. Ale moi drodzy, ale tutaj jeszcze mamy te karty graficzne i rozszerzeń, które nie wiem po ile one są. Prawdopodobnie będą po 36 albo 40 parę złotych, no liczmy po 36. I tak ten skup już wyszedł lepiej niż tamten. I tutaj jest darmowa wysyłka, trzeba dodać. Czyli 265 zł, czyli zarobilibyśmy 15 zł więcej na tym skupie. Licząc, według mnie i tak troszkę gorzej, ale jeszcze mamy te kable, nie? Oni kabli nie wiem czy skupują czy nie skupują, no ale jeżeli byśmy dali tą samą cenę, co przy tamtym skupie, czyli 6,40, dałoby nam to 23,94 i dodali, czyli mamy 289 zł.
tam mieliśmy dokładnie 280, czyli dyszkę jesteśmy do przodu, plus 3 dyszki za brak płatnej wysyłki, czyli 40 zł więcej na tym drugim skupie. Ale teraz zrobimy tak, że ja to wszystko wystawię, muszę skołować jakieś konto, albo osobę, która mi wystawi to w Polsce, na portalu aukcyjnym, 7 dni, licytacja, i niech sobie to weźmie. W jakiej cenie wylicytuje? W takiej sobie to weźmie. I ja tam nie będę sobie nic tam z tym robił. I tam się dogadam z tą osobą, która mi to wystawi. I sobie to sprzeda. Ja będę miał film i będę wiedział, ile można zarobić. Więcej bądź mniej. Liczymy na kwotę około 280 paru złotych z licytacji, no bo takie plus minus, tyle samo, około 280-290 zł wychodzi na skupach. Sprawdzimy sobie, ile wyjdzie na licytacji. Myślę, że no nie wiem, czy ktoś da tyle za to. No nic, dobra, to będzie dla Was momencik, dla mnie cały tydzień. I tak, jesteśmy na podsumowaniu, nie mam niestety nic, czym bym się mógł pobawić, ale udało mi się to wystawić na licytację. Po licytacji, po 7 dniach, kwota, na jaką został towar wylicytowany, było 270 zł. Nie byłem zadowolony, ale osoba, która wylicytowała, nie zapłaciła mi tego, czyli anulowała się licytacja. 3 dni bodajże to trwało na anulowanie i postanowiłem wystawić to za równe 300 zł. I ja to wystawiłem rano. A w południe, czy tam po południu jakoś to było, napisała do mnie osoba, czy za 260 zł mu to sprzedam. Niestety napisałem, że nie i stanęło na 290 zł, że to sprzedałem. 290 zł zarobiłem sobie z tej paczki. I tak, 14 zł 27 groszy wyniosło mnie prowizja dla portalu, czyli zarobiliśmy ile? 275 zł i tam 70 parę groszy, czyli jestem stratny jakieś 10-15 zł właśnie przez to, że tą prowizję zapłaciliśmy, ale i tak jestem zadowolony, że się to sprzedało, mam film, co mogę powiedzieć, że no lepiej chyba sprzedawać na skupie, ale nie każdą rzecz, myślałem, że to pójdzie za więcej, ale okazało się, no, że niestety nie docenili tego towaru ludzie, no i poszło tam te 15 zł taniej niż bym zarobił, ale tylko na jednym skupie, bo na drugim musiałbym zapłacić za paczkę 30 zł, czyli byłbym stratny jeszcze 15 zł. Czyli wyszliśmy tak pomiędzy. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, porównywania skupów, internet, dajcie znać w komentarzach, dajcie lajka, dajcie suba oczywiście i co, trzymajcie się do przyszłego tygodnia, na razie, cześć.